Analiza indeksów. Witam Państwa, zapraszam na komentarz. No, na pewno trzeba przyznać, że w dość ciekawym miejscu w tej chwili znajduje się indeks WIG20. Chodzi mi tutaj o strefę 2350-55 zbudowaną na bazie zniesienia 38,2. Jak już wspominałem w poprzednich opracowaniach, ten opór Fibonacciego możemy również traktować jako klasyczny opór, ponieważ mniej więcej w tym rejonie moglibyśmy poprowadzić poziomą linię, która wytyczyłaby dolny zasięg tej wcześniejszej konsolidacji, z której nastąpiło wyłamanie dołem. W tej chwili indeks powrócił mniej więcej do tego właśnie poziomu cenowego, czyli linia wsparcia jakby przeobraziła się teraz w barierę podażową. Tak jak sugerowałem wcześniej, zanegowanie przetestowanego dzisiaj oporu to tak naprawdę informacja dla nas, że ten rozwijający się ruch cenowy to jednak coś więcej niż zwykła korekta wcześniejszego impulsu podażowego, więc tym samym należałoby się wówczas spodziewać kontynuacji ruchu wzrostowego. Z negatywnym sygnałem technicznym mielibyśmy oczywiście do czynienia w przypadku przełamania strefy wsparcia 2296-2302. Indeks DAX zachowuje się silniej w relacji do naszego rodzimego WIG20, choć widać, że są pewne problemy ze sforsowaniem strefy 7402-7410. W tej chwili negatywnie odniósłbym się do scenariusza, wedle którego indeks powróciłby poniżej tej przełamanej wcześniej niebieskiej median line. Spodziewałbym się wówczas konfrontacji w okolicy zniesienia 61,8, czyli jest to poziom 7224. Tak jak sugerowałem wczoraj, zanegowanie tego zniesienia to również duże prawdopodobieństwo przełamania kluczowego wsparcia technicznego 7105-7130. Indeks amerykański. Tutaj niezmiennie kluczową rolę odgrywa według mnie strefa 1439-1441. W moim odczuciu, ponieważ przebiega w tym rejonie również median line, zanegowanie tego oporu to dopiero jakby dla nas taka cenna informacja, że krystalizujący się ruch odreagowujący to właśnie być może początek zdecydowanie silniejszego uderzenia popytu, a nie korekta wcześniejszych spadków na indeksie amerykańskim. Na razie pewne nadzieje dla obozu byków można wiązać z tym, że notowania indeksu przebiegają ponad dość ważnym, również średnioterminowym wsparciem Fibonacciego 1395-1398. W moim odczuciu, jeśli ten zakres ugiąłby się pod naporem podaży, zostałby wygenerowany stosunkowo silny sygnał techniczny zapowiadający kontynuację spadków za oceanem. Przebieg wczorajszej sesji oddalił jednak na razie takie zagrożenie. Dziękuję bardzo.